tego co zauważyłem do Holandii jak pojechałem, też byłem cały czas śledzony, cały czas utrudniali mi życie i wszystkim osobom w moim otoczeniu mówili, żeby po prostu robić mi krzywdę, tak? I robić mi na każdym kroku życiowym pod górkę, żeby mi zniszczyć życie. No i teraz widzę niestety no tutaj taką dziewczynę, którą też widziałem w Holandii, kiedy byłem w pracy przy pomidorach. Mam na Facebooku jej konto i zdjęcie. Osoby te w ogóle są tak bezczelne, tak niewiarygodne, że jeżdżą, chodzą, gadają osobom na postronnym rzeczy, które w ogóle są nieprawdą. Nie mają żadnych skrupów i ciężko mi życie. Tak samo już rozumiem tego człowieka, którego wyciągnęli z pociągu. Rozumiem, czemu doszło kominiarki, bo działają bezprawnie, nielegalnie. I jestem pewien, że mojego ojca pobili, bo zgłosiłem, że podejrzewam tam u niego jakieś tam coś, nieważne, ale wiem, że żadnego czynu pedofilskiego nie popełniłem, nie było nic takiego u niego, ani u mojej matki nigdy w życiu. A oni znęcali się nad nimi i krzywdzili ich i podszywając się pod inne osoby. I zakładam też, że dziecko tam, gdzie chodzi moja mama się opiekować tym dzieckiem, to też są łowcy pedofili, którzy udają rodziców dziecka potrzebującego opieki. A tak naprawdę sprawdzają, nagrywają już od lat, czy ona czasem nie jest pedofilką, a nie jest. I mają problem, bo nie wychodzi im, a zaczęli robić coś już tak poważnie, łamiąc prawo, że jest to niewiarygodne.